No nie ma co zwalać winy na sędziego. Po prostu przegraliśmy, byliśmy dzisiaj gorsi i mam nadzieję, że w następnym meczu będzie po prostu lepiej. Ciężko jest to generalnie podsumować, bo trzy pierwsze mecze były wygrane dosyć wysoko, natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że były to dosyć słabsze drużyny niż w ostatnich dwóch meczach, gdzie graliśmy z dużo lepszymi drużynami niż w pierwszych trzech meczach. Ciężko mi jest coś stwierdzić. No, trzy mecze wygrane, dwa przegrane. Mam nadzieję, że następny mecz zaczniemy po prostu od kolejnej wygranej, że tą pasę po prostu w końcu podtrzymamy, no i przede wszystkim tą formę gdzieś tam wyrównamy, bo na razie jak widać jest różnie po prostu. Jeżeli chodzi o poziom ligi, no mogę tutaj powiedzieć coś więcej, bo w zeszłym sezonie graliśmy również w tej samej lidze i wydaje mi się, że w zeszłym sezonie te drużyny były bardziej wyrównane, jeżeli chodzi o poziom. Teraz jest dosyć spora przepaść między tymi pierwszymi drużynami, a tymi, które są z tyłu tabeli. Także no, tak to wygląda. No, jest dużo dobrych drużyn i jest też sporo drużyn słabszych, które prezentują słabszy poziom, co widać zresztą po wynikach, tak? Bo te wyniki 14-0, 15-10 są dosyć hokejowe, tak? Tak bym to ocenił.